Nie mogę uwierzyć w to, że dzisiaj to już jest koniec tej pięknej drogi. Jerzy Brzęczek dzisiaj kończy swoją karierę jako selekcjoner. No tak, to już prawda. Już całą erę Brzęczka żeśmy przeszli. Jak to zapierdala. Dlatego, że nie, że Brzęczek nie pojechał na żaden turniej. No a jak odcinki są na turnieju, to gramy tylko po jednym meczu i to trochę przedłuża tak jakby ten cały proces, ale Brzęczek nie miał żadnego turnieju, bo go wyjebali przed Euro. No w każdym razie tak. I szybko to zleciało. Dwa mecze na odcinek, raz, dwa. W ogóle czas szybko leci. Kurwa, jest grudzień. No cóż, także dzisiaj dwa ostatnie mecze pod wodzą Jerzego Brzęczka. Jeden ciekawy, bo z Włochami. I nie tylko ciekawy, że po prostu gramy z Włochami, ale też ciekawa historia za tym stoi. Ale najpierw zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Jestem tutaj, bo chcę pokazać naszą grupę. Tak naprawdę, jeżeli teraz byśmy wygrali z Holandią, a Włochy zremisowały, to... Jezu, z jaką Holandią? Z Bośnią. To mamy już pierwsze miejsce zapewnione. Jeżeli zremisujemy chociaż z Bośnią, a Włochy przegrają, to cały czas już mamy pierwsze miejsce zapewnione. Czyli Włochy po prostu muszą wygrać i... chuj. Musi tak być. Włochy muszą wygrać z Holandią. Jeżeli chcą jeszcze mnie prześcignąć, to wszystko zależy od tamtego meczu. A to jest nasz skład na Bośnię. Nie ma Roberta Lewandowskiego, dlatego kapitanem jest dzisiaj Glikson, który co ciekawe w tym meczu strzelił bramkę, ale no nie wiem, nie podoba mi się za bardzo ten skład góralski. W drugiej połowie trzeba będzie trochę pomieszać. W każdym razie lecimy, gramy na wyjeździe, więc może nie być zbyt łatwo, ale chciałbym, żeby dużo bramek było w tym meczu. Lecimy. Ostatni mecz Jerzego Brzęczka w tej serii, aż się łezka wokół kręci. Szkoda, że tak szybko to się kończy i zaczyna. W rzeczywistości ten mecz zakończył się wynikiem 1-2. Dla nas oczywiście strzelał Glik i nie wiem kto, już zapomniałem. Jak dobrze wiecie, mam pamięć złotej rybki. A co mi obchodzi, kto strzelał? Dzisiaj będzie strzelał ktoś inny. Mam nadzieję, że hat-tryka ktoś zajebie. No jest ogromna szansa, że wyjdziemy z tej grupy i znowu będziemy grali w fazie Pucharowej Ligi Narodów, tylko że akurat nie mam pojęcia, kiedy one się odbywały, te fazy grupowe. Zapewne w marcu, tylko że my mamy grupę sześciozespołową, co oznacza, że gramy 10 meczy. A te zespoły, które wyszły w fazie pucharowej, no one miały na pewno pięciozespołowe grupy, co oznacza, że miały jakby dwa kolejne miejsca jeszcze na mecze w marcu. No cóż, będzie trzeba dopisać i tak. Zieliński do Milika, Milik! Ale strzał jeszcze Kędzior! Znaczy, Jóźwiak, no. Ale nie dobiegł. Dobrze wychodzi Kędziora. Teraz będzie okazja na dobre dośrodkowanie, tylko że trzeba jeszcze dobrze dośrodkować. Ko! Jezus Maria, zapomniałem ich nazwisk w ogóle, nawet nie mogę wykrzyczeć Grosicki, o jakieś ko, wykrzyczałem, co to jest, kurwa. Jestem chyba dzisiaj jakoś rozkojarzony. O! Dobrze, Milik! Milik! Goat! No nie taki goat, jakbyś to strzelił. To może bym tak pomyślał. Milik! Milik! Znowu! No jak on piąteczkę przybija z piłką? To co ja mam jeszcze zrobić? Chłop normalnie se siada na kolana i piąsia elo. No, właśnie. O, i mamy strzał Bośni. Pierwszy, jest dopiero 44 minuta. Nie stwarzają zagrożenia, oprócz tego. I koniec pierwszej połowy. 0-0, no, nie dało się strzelić. Na razie wychodzimy w ten sam składzie, tylko... no były okazje, ale coś skuteczność. Milik dobrze się odnajduje, powinien strzelić bramkę, chociaż jedną, co tam Zielu odebrał piłkę, to powinna być bramka. Ale teraz znowu Milik. Grosicki, zagranie do Zielińskiego, dobre zagranie, jest Kądzior. Kurwa, jaki Kądzior też... Jóźwiak, może wstawię Kądziora, bo mi się pierdoli. Piotr Zieliński dobrze przejmuje piłkę do Jóźwiaka, zagranie Jóźwiak! O czym mój schodzisz? Schodzisz? I żebym cię więcej nie widział. Szymański wchodzi. Dobra, do tego wchodzi jeszcze, w ogóle całą pomoc wymieniam. I wchodzi Krzysztof Piątek, Moder, Szymański. Jeszcze jedną zmianę mam, ale tu już za bardzo nie mogę nic zmienić. Nie wpuszczam Roberta, bo skoro nie grał w tym meczu chyba, to mnie też nie zagra. Pokażę, że mogę sobie radzić bez niego. Z nim też sobie nie radzę, ale jeden chuj. O, i teraz będzie okazja. Szymański, wkręcaj to! No jak on to broni? Co to jest, kurwa? Ter Stegen, jeszcze Moder! Ej, obok! No, Moderem już któryś raz próbuje z daleka i wszystkie te strzały są identyczne. No ale co, warto próbować. Dobra, wycofam i z pierwszej teraz Kędziora. Co to za gówno? Ale się pogubiła obrona! Ale nic z tego. 5 minut zostało. Zapowiada się na remis, bezbramkowy. Szymański, Kędziora.
Okiwał go! Dośrodkowanie! Broni, znaczy wybija, 2 minuty dodane, koniec będzie, koniec meczu, 0-0, ajajaj, ciężki teren, ale my byliśmy dużo lepsi w tym meczu, nie było Robercika. Ty bez kitu, może jakby był Robert tam, gdzie Milik był dzisiaj, to może by wpadło, a dzisiaj nic nie chciało. To może jednak bez Roberta się nie da, kurde. Lipa, Bośnia nie stworzyła żadnego zagrożenia, ale nie wiem, kurwa, no. Powinniśmy ten mecz wygrać, to było do wygrania. Włosi niestety wygrywają z Holandią, co oznacza, że jeszcze grają. No musieli wygrać. Musieli, bo inaczej by nie grali dalej. Jak wygląda teraz grupa? No, ostatni mecz z Włochami, który gramy za chwilę, będzie o wszystko. O wszystko totalnie. Ten, kto wygra, ten jedzie. Ja potrzebuję, jestem w dobrej sytuacji, bo tylko remisu, ale gramy na wyjeździe. A na wyjeździe te mecze były słabe. Z Holandią tylko 1-0 i tak średnio ten mecz był. Z Bośnią właśnie teraz zremisowałem 0-0. Nie wiem, co będzie z Włochami, ale to jest najlepsza drużyna w tej grupie. W drugiej grupie na razie przeważa Belgia, ale na równi z Islandią. Dalej Portugalia i Portugalia już sobie zapewniła wyjście, a Hiszpania jeszcze nie, walczy z Niemcami i Szwajcarią. Proszę, tylko nie Szwajcaria! To jest nasza jedenastka na Włochy, nie wygląda ona najlepiej. Może Linet tego wezmę trochę tutaj. Oni nie grają wysoko. Nie wiem, no taką jedenastką nie mogliśmy sobie stworzyć żadnej sytuacji. Tu jest napisane, że niby mieliśmy 2 strzały niecelne, ale ja nie pamiętam żadnego. W każdym razie ciężko w ogóle pamiętam ten mecz, ale to był ciekawy mecz, bo to był mecz, który zaważył o tym, że Jerzy Brzęczek został zwolniony. To był przedostatni jego mecz. U nas jest to ostatni mecz Jerzego Brzęczka na Stadio Olimpico. Wezmę sobie, ustawię jeszcze czerwone stroje, bo gramy na wyjeździe. Ale prawda jest taka, że kto wygra, ten wychodzi z grupy. My wtedy już na wyjście z grupy szans i tak nie mieliśmy. Mimo że w pierdolu nie było, to była tragedia. No w pierdolu nie było. Przegraliśmy ten mecz co prawda tylko 2-0. Nie wiem, czy przez chociaż chwilę, przez jakieś 1,5 minuty byliśmy na połowie rywala. Taki to był właśnie mecz. Jeszcze Góralski. Nie ma go w podstawowym składzie. To znaczy, że wszedł w drugiej połowie i jeszcze dostał czerwoną kartkę. Ten to jest kurwa. No nic, lecimy. Italii, Italo Disco, kurwa, kontra reprezentacja Polski. Kontra polskie disco. Ale jest Robercik. Robercik Holandii strzelał. Oj, ale to była cięta piłka, dobra, tylko trochę za głęboka. W poprzednim meczu jak grałem z Włochami, to oni nie umieli podać piłki. Ciekawe, czy dzisiaj będą potrafili. No i to jest właśnie fajne, że gramy sobie w gierkę, bo przynajmniej mogę być przez chwilę na połowie przeciwnika, no nie? Ostatni mecz Jerzego Brzęczka. Pokaż, Jerzy Brzęczek, że wcale nie powinni cię zwalniać. Moder! Dobry strzał, Moder, gol! 1-0! Ale bramka z dystansu! Próbowałem Moderem już tyle razy, a tu widać, że fineski siadają jednak. Ale piękna akcja. Dobrze poklepane przed polem karnym. Uff, wow! Wow! To było przepiękne. 1-0. No to w tym momencie wychodzimy z grupy. Uwaga, dobre dośrodkowanie. Jeszcze leci do piłki Reca. Dał radę. Jest Linetty. Linetty, ależ to zrobił! Linetty! I tutaj niestety mogłem chyba strzelać jednak po długim, bo tak naprężył sprężynę Linetty, że aś się wyjebał przy tym strzale. O, bardzo dobra piłka do Belottiego. Belotti leci praktycznie sam na sam. Dobrze, że tak przyjął. Właściwie to chyba Glikson go troszeczkę przytrzymał. O, dobrze, Chiesa, ale bomba! Na szczęście jeszcze nie spadło to pod nogi Politano. Ale naprawdę zajebiście to wybronił Szczęsny. Tak powinien wybronić to bramkarz Włoch, ale tego nie zrobił. Modry strzelił bramkę, teraz powinno być 1-1, ale Wojtula, jesteś piękny. Niebezpiecznie, Di Marco, dośrodkowanie. Broni Szczęsny. Właściwie to nie wiem, czy broni, bo to nie leciło w bramkę. Wybija. I dobre dośrodkowanie Bednarek, ale to słabe zgranie, ale było blisko, Chiesa znowu, a nie, to Barella, sorry. Ale teraz było blisko, wybicie Bednarka z główki, ale wprost pod nogi, tutaj nikogo nie było, Linetty powinien tam stać, gdzie on kurwa jest? Dawaj Szymański, ależ dobra piłka, Seba, Seba, aj, już kopałem, aj, aj, aj. Politano, dobre zagranie do Belottiego, ten wycofuje, jeszcze Di Lorenzo, ależ rozklepali! Di Lorenzo! O kurde, myślałem, że będzie zagrywał, niestety jest okazja!
Ale wyciął tak Lixon! Tutaj mógł być rzut karny, ale na szczęście poszło w piłę. Wow, ale to był dobry wślizg. 0-1 cały czas dla nas. Dobra, na razie pozwolę sobie jeszcze składu nie zmieniać, ale za chwilę to zrobimy. Coś tam zmienimy. Chociaż nie wiem, czy warto, bo jest dobry, ale strasznie duże posiadanie piłki mają Włosi i atakują. Jest, no nie wiem, my w pierwszej połowie tam, w pierwszych akcjach dobrze graliśmy, a później już tylko Włochy atakowały tak naprawdę. Na szczęście nie straciliśmy gola, my możemy jeszcze tylko zremisować, byle nie przegrać. Remis daje nam wyjście z grupy. Ale strata! Lewandowski, ładuj! Ale broni to bramkarz, to nie jest Donnarumma, nie wiem kto to jest. Jest Di Lorenzo, będzie prawie, pewnie dośrodkowanie, ale bym to zrobił, no znowu, nie mogę nic. O nie, to nie... Ja pierdolę. Najgorzej. Bednarek znowu wybija piłkę wprost pod nogi. Ja się nigdy nie nauczę wybijać tym kółkiem jebanym. Zawsze myślę, że X-em ładniej piłka pójdzie, a jest tylko gorzej. Trzeba wypierdalać to. Co prawda miałem gałkę skierowaną tutaj w prawą stronę, a nie, to Reca tak podał. Ja pierdzielę, wystawił. No niestety, 1-1. Cały czas wychodzimy z grupy, ale jedna bramka i się może to zmienić. Dlatego ja wpuszczam Klicha, wchodzi Zielu, Grosicki, ale jednak obniżam trochę skrzydłowych, żeby byli bliżej pola karnego. I dajmy jeszcze za Recę Kędziorę, bo zjebał to schodzisz, elo. Nie ma miękkiej gry. Zieliński do Lewandowskiego, jest na skrzydle, jak najwięcej sekund trzeba zabrać, no właśnie. Ale chyba był faulowany. Jeszcze gramy. Jest Lewandowski, Grosicki. Dobrze to zrobił Lewandowski teraz. Będzie okazja, Robert Lewandowski! Ale to był słaby strzał, to już Modryk lepiej od ciebie strzela, ty pajacu. O, leci Bernardeski, będzie dośrodkowanie, dobrze zablokowane. Teraz jest Zieliński, wychodzi Szymański. Zgarnięcie na lewą nogę, jest! Słupek, nie! No nie! O Jezu, jak było blisko, Szymański, te rogaliki są takie piękne. Ostatnie parę minut. Bereszyński, dośrodkowanie, Lewandowski! Ty bałwanie jebany. Śnieg spadł, to jest bałwanek. No, właściwie to nie ma śniegu, a bałwan jest. No, nie wiem. Nie no, nie będę go obrażał. W poprzednim odcinku grał bardzo dobrze i zajebał ładną bramkę. Czy może nawet i dwie? Już nie pamiętam. Nie, jedną. Ale w każdym razie, no to powinien strzelić. Dwie minuty doliczone. Jeżeli się skończy ten czas, to przechodzimy dalej z pierwszego miejsca. A, już prawie miałem tą piłkę. Parisi. Zagranie do środka. O, kurwa, nie ten przycisk. Dobrze wybicie. Koniec! Koniec! Remis! Polska ma pierwsze miejsce! To oznacza, że wychodzimy z grupy. Czemu oni się nie cieszą? Cieszcie się, chłopaki! Remisik, to oznacza, że będziemy grali w pucharowej fazie. Najlepszy Jakub Moderno, nie dziwię się, co zajebał bramkę. O, zobaczmy, przeżyjmy to jeszcze raz. Ale w ogóle dobra klepka tutaj przed polem karnym, obrócenie się Modera. Wow! Nie no, bramkarz tego chyba nie mógł wyjąć, bo to był taki idealny strzał. O, teraz to jest dobra kamera. Ale szła piłka, Boże, jak to jest piękne. Holandia wygrywa bardzo wysoko z Bośnią i Hercegowiną. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tylko jednym punktem nad Włochami. 3 wygrane, 3 remisy. Żadnej porażki. Czemu zwalniamy wuja Brzęczka? Nie powinniśmy, ale taki był bieg historii, więc wuja Brzęczek już się z nami żegna. W następnym odcinku Polskę przejmuje siwy Bajerant, Paulo Souza. Bośnia i Hercegowina spada do niższej dywizji. Tak było tak samo, tylko u nas chyba Holandia przeszła dalej. Szczerze nie pamiętam. Dobra, uwaga. Grupa druga. Z nimi będziemy grali. W grupie drugiej pierwsza jest Belgia. Zagramy z Belgią. Portugalia widzę, że zagra ze Szwajcarią. Nie, no co jest, kurwa? W takiej grupie z Hiszpanią i Niemcami oni są najlepsi. Szwajcaria to jest, kurwa, jakiś haker jebany. No co jest? Tak naprawdę boję się Szwajcarii najbardziej ze wszystkich. No i może Francji. A tak się okazuje, że jeszcze z Francją nie grałem ani razu. Trochę szkoda. Jak pojedziemy na Euro 24, to zagramy. Kto wie, ten wie. Same playoffy zostały. Dobra, byle nie do D i później już może Polska być gdziekolwiek. Tylko byle nie do D. Byle nie do D. Polska w D jak nic? Nie no, może nie. Byle nie do D. Błagam. Bo te gwiazdy nie pojadą na to Euro w ogóle, bo im się nie będzie chciało z Francją grać. Co ty pierdolisz? Kurwa mać. Ja pierdolę. No nie ma po co tam jechać. Nie ma po co tam jechać. Ale ja chciałem Francję w grupie, tylko nie chciałem Holandii tam jeszcze. No i być może się tak ułoży, że na mistrzostwach świata
też, o ile na nie pojedziemy. Następnych zagramy z Francją, bo tam właśnie z nimi graliśmy. No, to będą ciekawe półfinały. Polska, Belgia, Portugalia, Szwajcaria. Wolałbym jednak, żeby Szwajcarii nie było. Ale widziałem też, że Francja przez całą Ligę Narodów była na ostatnim miejscu. Teraz jest trzecia, jednak nie spada. Odpada Bośnia, Dania, Szwecja i Ukraina. Chociaż to nie ma żadnego znaczenia, bo grupy w następnej Lidze Narodów będą takie same jak w rzeczywistości, więc to nie ma znaczenia. Ale przynajmniej puchary będą trochę inne, bo będzie w nich Polska. Na dzisiaj to tyle. Jutro zaczynamy eliminację do Mistrzostw Świata, eliminację do Mundialu. W grupie mamy Anglię i tam inne zespoły, które przedstawimy jutro. Jutro, ale jutro zagramy już z Węgrami i chyba z San Marino. Nie pamiętam, jak się ułożył terminarz. W każdym razie widzicie go przecież teraz. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij o tym. A jeżeli nie masz suba, to zachęcam. No i do zobaczenia w następnym odcinku, oczywiście, który jak zawsze o godzinie 18:00.